Marek Żukowski, Pogalika, SW 54. Witamy serdecznie i gratulujemy. Witam i właśnie tak dużo ludzi mi gratuluje i to tym bardziej pokazuje, jaką pozycję Mateusz wypracował, że ludzie gratulują i pomimo przegranej dobrej postawy, to też pokazuje, jaką tutaj dominację narzucił Mateusz. Nie w tej walce, ale ogólnie w całym KSW, no tak na marginesie. No, na gratulacje jeszcze na pewno przyjdzie pora, jeszcze do tego wrócimy, ale teraz przejdźmy do pojedynku. No tak na oko ciężko to oszacować, ale strzelam, że około 60-65% ciosów Mateusza w ogóle nie dochodziło. Zapaśniczo nie mógł sobie z tobą zupełnie poradzić. No koncertowo to rozegrałeś, tak naprawdę zrobiłeś mega robotę. Nie wiem, jak dużo jeszcze mógłbyś zrobić lepiej, ale co by się mogło wydarzyć, jakbyś faktycznie przygotował się od początku do Mateusza Gamrota? No gdybym wiedział od początku, że to jest walka z Mateuszem, myślę, że lepiej bym pracował jeszcze zapaśniczo, nie traciłem czasu na sytuację przy tej siatce, gdzie tak byłem odwrócony i mnie tam kontrolował, kiedy uderzał mnie kolanami po nodze. Myślę, że troszeczkę właśnie przez to, że obawiałem się zapasów, to troszeczkę ten mój boks też podupadł. W pierwszej rundzie fajnie te ciosy dochodziły, ale pod koniec rundy mnie obalił i zobaczyłem, że w każdej chwili jest w stanie mnie obalić i troszeczkę mnie to tak psychicznie przyblokowało, jeśli chodzi o ten boks. No i też w tej trzeciej, czwartej, piątej rundzie już pomału zacząłem siadać kondycyjnie i już ta stójka była bardziej wyrównana, pomimo to więcej trafiałem Mateusza. Wiem, że na pewno go więcej trafiałem i właśnie była taka sytuacja, że jak go trafiałem, to na trybunach cisza była, a jak on mnie gdzieś trafił nawet w bark, to tam hucznie i to tak mogło robić psychologiczną, taki odbiór psychologiczny. Jeśli jesteśmy przy psychologicznym odbiorze, Marian, to frustrowało Cię to, że w każdej rundzie w zasadzie Mateusz był w stanie Cię sprowadzić? Trochę tak, troszeczkę tak, bo w tym momencie czułem, właśnie w tych momentach czułem jego dominację, że jednak on kontroluje ten pojedynek, bo póki była stójka, póki wymienialiśmy się, to czułem, że jestem w stanie nawet go, być może nawet podłączyć, bo on na mnie nachodził, chciałem go skontrować. Kilka razy udawało mi się sierpami, ale one tak wchodziły gdzieś nawet nie po twarzy, tylko po głowie, więc czułem, za każdym razem, kiedy udało mu się mnie obalić, to tak czułem, kurde, no, że jednak przez to przegrywam te rundy. Generalnie radziłeś sobie pod siatką bardzo dobrze, no nie byłeś w stanie uciec z tego klinczu spod tej siatki, no ale nie dawałeś się obalać. Czy faktycznie aż tak dużo tego się uczyłeś do walki z Maćkiem, no bo to nie był trening do walki z Mateuszem, czy to po prostu trening WCA i tyle? Trening WCA, można powiedzieć, po prostu dużo jest chłopaków, którzy obalają, ale no właśnie to jest ten największy problem. Nie będę tu mówił wymówki, że to była czwarta, piąta runda i ja się do tego nie przygotowałem i gdybym wiedział, że to będzie dystans pięciu rund, to bym był przygotowany i bym Mateusza tam zajechał w tej czwartej, piątej, bo będę powtarzał uczciwie. Robiłem do przygotowań do walki z Kazieczko, dawałem siebie 100% przygotowania. Już więcej bym nie mógł nic zrobić. Już nie miałbym siły na więcej biegania, na więcej rund, więc to akurat te czwarta, piąta runda nie miały znaczenia. Przede wszystkim miało znaczenie to, że robiłem, całe te przygotowania były do walki z gościem typowo stójkowym i cały czas robiłem z zawodnikami bardziej wywodzącym się z K1. Z kolei wcześniej do Normana Parka robiłem właśnie z Bartkiem Fabińskim, z zapaśnikami i myślę, że dzięki temu, że wcześniej robiłem, to teraz mogłem jakoś tam automatycznie kilka tych akcji wybronić, ale właśnie szkoda, że nie miałem więcej czasu, żeby przygotować się na te zapaśnicze zapędy Mateusza. Marian, piękne akcje bokserskie, lewy, prawy, prosty, haki na odejściu. Powiedz nam, jaki był plan na tą walkę? No właśnie plan był taki jedyny właściwy, czyli na początku w ogóle nie kopać, bo jak będę kopał, to zawsze jak się kopie, to się staje na jednej nocy i wtedy bardzo łatwo kogoś obalić. Więc plan był taki, że mam boksować, mocno stać na nogach i chodzić w jedną, w drugą stronę. No i to działało w sumie przez pierwszą rundę tak dobrze, bo kilka lewych prostych weszło tak, że Mateuszowi od razu nos się lekko rozwalił i widziałem jednak, że te ciosy wchodzą, bo coraz im dalsze rundy, tym twarz Mateusza była coraz bardziej czerwona. No ja widzicie, chyba nie mam żadnego śladu, nie wiem, czy mam coś, to już było wcześniej, zatrapanie, więc nic nie mam, no ale no niestety mój plan do końca się nie powiódł. Mateusz wykorzystał swoje atuty i chyba każdą rundę wygrał. Może pierwsza runda, wiem, że w Stanach na przykład mogliby dać na mnie, no bo załóżmy 3-4 minuty w tej stójce dominowałem, on mnie pod koniec wywrócił i nieraz w Stanach sędziują tak, że bardziej
no, cenią to, że ktoś dominował w stójce. Ale myślę, że no, tak czy inaczej zasłużenie, w ogóle bez dwóch zdań Mateusz wygrał. Jedno jest pewne, Mateusz Gamrot dawno nie miał tak ciężkiego przeciwnika na swojej drodze. Marian, ty chciałbyś, aby federacja doceniła twój występ i być może jeszcze raz pozwoliła ci przeatakować pas wagi lekkiej? Tak, ja myślę, mam nadzieję, że Martin Lewandowski, Maciej Kawulski docenią tą walkę i chciałbym, żeby cały czas mnie jakby respektowali jako zawodnika, który może sięgnąć po ten pas. Nie mówię, że już zaraz następna walka, już koniecznie muszę wychodzić i dostawać ten pojedynek o te najwyższe laury, ale chciałbym, żebym cały czas był gdzieś blisko. No ale mam nadzieję, że organizatorzy docenili ten pojedynek. No i przede wszystkim też chcę im podziękować, że przede wszystkim docenili mnie jako zawodnika i w ogóle dali mi szansę na tą walkę. No w takim razie powiemy ci, co wiemy. Okay. Rozmawialiśmy z Maciekiem Kozieczką. Maciek Kozieczko powiedział, że nie interesuje go rywal, interesuje go pas. Nasza mina nie chce czekać, bo jest kontuzjowany, więc weźmie walkę z Saladinem bardzo chętnie w kategorii 66 kg. No ale dał do zrozumienia, że generalnie ty masz czerwone okienko teraz na tak zwanym Sherdogu czy Tapology. No jesteś po porażce, ja mam chcę zawodników po zwycięstwie, więc raczej z Maćkiem tej walki nie dostaniesz. Jak ty myślisz, z kim ty chciałbyś się zmierzyć? No bo tych zawodników wielu nie ma do wyboru, do kategorii piórkowej się nie wybierasz. Także jak myślisz, z kim federacja powinna, chciała, mogłaby cię zestawić? No biorąc pod uwagę to, że przegrałem, no to rozumiem, jakbym nie dostał walki o pas, ale z drugiej strony po tym, co pokazałem, biorąc walkę na ostatnią chwilę, wcale nie uważam, że gdzieś w drabinkach jestem niżej od Maćka Kazieczki, wcale nie uważam, że mniej zasłużyłem. Okej, on 4 walki z rzędu ma wygrane, ma rekord w KSW 6-1, ale jego najmocniejszym przeciwnikiem, z jakim wygrał, to był Bartek Kopera. Taka jest prawda. I wcale nie uważam, że Maciek jest wyżej gdzieś w drabinkach ode mnie, ale potrafię zrozumieć, że ja nie dostanę od razu walki o pas, mając tą porażkę. A jeśli chodzi o Maćka, to jest gość, który się rozwija, jest coraz lepszy i wcale mu nic nie odbieram, ale no mówię, chcę, żeby to było uczciwie. Nie zawsze porażka musi jakoś dużo umniejszać od jakiegoś zwycięstwa. To trzeba inaczej to mierzyć. Jaki jest idealny scenariusz dla ciebie? Kiedy chciałbyś wrócić i czy jest jednak, jak ty miałbyś o tym decydować, rywal, z którym ty byś chciał się zmierzyć? No myślę, że w grudniu to będzie ten czas, żebym wrócił i zobaczymy. No nie chcę sobie wybierać rywali. Jeśli bym dostał propozycję, żeby miałaby to być walka o pas, to bym ją przyjął, ale też zrozumiem, jeśli od razu nie dostanę, jeśli będę musiał jeszcze pokazać swoją wartość. Ja nie jestem zawodnikiem, który będzie krzyczał, domagał się i coś wymuszał. Zobaczymy, co będzie. Ja bardzo dziękuję i Martinowi Lewandowskiemu, i Maćkowi Kawulskiemu, i Wojsławowi Rysiewskiemu, i swojemu menadżerowi, że to wszystko tak się złożyło, że mi zaufali i dali mi tą walkę wieczoru i mogłem się pokazać i mogłem wam wszystkim udowodnić, że na tyle mam umiejętności, że mogłem dać fajną walkę z Mateuszem. Marian, dzisiaj debiutował twój kolega klubowy Izu Gonoch. Jak go oceniasz? Gdzie jest jego sufit? No tak za bardzo walki nie widziałem, bo to była tuż przed moją i tam naprawdę jak zaraz się ma wyjść do walki, to są wielkie emocje i tak do końca nie widziałem, ale jak tak patrzyłem tylko kątem oka, jak się porusza w klatce, to widziałem jakąś taką dużą pewność i taką swobodę, więc wydaje mi się, że naprawdę może być taką ciekawą postacią w KSW. Dziękujemy, gratulujemy. Tak, dziękuję. Dziękuję bardzo i chcę pozdrowić wszystkich swoich sponsorów i tak jeszcze jest? Okej. I swoich kibiców, bo naprawdę bardzo dużo ludzi widziałem, że mi kibicowało i naprawdę im dziękuję i przeprosić, jeśli ta walka nie była jakaś super emocjonująca, ale no mówię, wyszedłem na takiego gościa, że musiałem zminimalizować pewne rzeczy, żeby móc się nie da się totalnie zdominować, żebym mógł jako tako dać równą walkę. Ale obiecuję wam, że stać mi na więcej i wcale nie czułem, że jest jakaś wielka przepaść między mną i Mateuszem. Wiem, że stać mi na więcej. Jeszcze raz dziękujemy. Dziękuję.